Czy wielkie sieci handlowe typu Biedronka, Lidl, Dino płacą kary na PFRON olbrzymie? Powiemy, że każda firma, która zatrudnia powyżej 25 osób na etatach, płaci kary na PFRON. Im większa, tym większe są kary na PFRON, jeżeli nie zatrudniają osób niepełnosprawnych. Wiecie, od czego to zależy? Oni mogą nie płacić dużych kar na PFRON. Nie dlatego, że zatrudniają osoby niepełnosprawne. To wszystko zależy, czy w tej sieci handlowej jest centralizowany, czy zdecentralizowany system zatrudnienia. A tak na marginesie, subskrybujcie mnie, bo jeżeli będziecie chcieli, jeżeli w komentarzach wyrazicie chęć, przygotuję odcinek, jak wielka firma odzieżowa LPP, która ma m.in. markę Reserved, poradziła sobie z karami na PFRON, zatrudniają ponad 10 tysięcy osób w Polsce. Dobra, wracamy do tematu. Co to znaczy scentralizowany system zatrudniania osób niepełnosprawnych? Czyli taki sklep, powiedzmy Dino, ma swoją centralę i pracownicy tam zatrudnieni są na etacie centrali. I jest to jedna firma. I na pewno płacą kar na PFRON, jeżeli nie zatrudniają osób niepełnosprawnych. Ile może być w takiej centrali? 500 tysięcy osób? Nieważne. Ale co z tymi sklepami rozsianymi po całej Polsce, których jest tysiące czy kilka tysięcy? Mniejsza o to. Przy systemie scentralizowanym wszystkie osoby pracujące w sklepach rozsianym po całej Polsce mają podpisaną umowę z centralą. Czyli wszyscy jakby pracują w jednej firmie. Czyli pracownicy centrali i każdego sklepu to jest jedna wielka masa ludzi. I tam może być ilość zatrudnionych osób przekroczyć 10 czy 13 tysięcy osób. Wyobraźcie sobie, ile by musieli płacić kar na PFRON. I to jest jeden sposób. Jest to z wielu, patrząc na z wielu punktów widzenia, jest to wygodny sposób. Nie trzeba mieć kadr księgowości, etc. Nie wiem. Ale jak jest w Dino? Jak funkcjonuje Dino? Dino ma centralę. Tam, nie wiem, pracuje osób na etatach, ale każdy sklep jest jakby oddzielną komórką. Jest to zdecentralizowany system zatrudnienia. Czyli ludzie pracujący w centrali są na etatach centrali, a ludzie pracujący w sklepach są jakby na etatach tej firmy, tego sklepu, który jest jakby oddzielną firmą. Czyli jeżeli taki sklep nie zatrudnia powyżej 25 osób, to nie płaci kar na PFRON. Myślę, że w większości sklepów nie ma więcej osób zatrudnionych niż 25 osób na etatach. I tak jak widziałem ogłoszenia, to wiem, że jest zdecentralizowany system zatrudnienia w Dino od koleżanki, która, bo czy ktoś płaci karę na PFRON, czy nie płaci, tego się nie dowiecie w PFRONie, ponieważ PFRON nie udziela takich informacji z podaniem nazwy firmy. I teraz w Dino widziałem ogłoszenia, że przyjmą ludzi do pracy z niepełnosprawnością. Czyli co najwyżej to nie mogą dostać do sklepów, czyli mogą dostać co najwyżej dofinansowanie. Są też sklepy, tak mi się wydaje, że Biedronka ma scentralizowany system zatrudnienia. Nie wiem, takie mi dochodziły głosy, jeżeli pracujecie w Biedronce lub w innych sieciach handlowych, dajcie mi znać, bardzo was proszę. Biedronka zatrudnia ponad 70 tysięcy osób na etata. Czy płacą kary na pewno? Na pewno podejrzewam, że to może być jeden z większych płatników kar na PFRON, jeżeli ma scentralizowany system zatrudnienia osób, osób. Jak jest w innych supermarketach, w Lidlu, etc., nie wiem. Dajcie mi znak, jeżeli jesteście zainteresowani, jak LPP wiele lat temu uniknęło
Karna Pefron, bo oni byli, mieli zdecentralizowany system zatrudniania osób, czyli każdy sklep jakby był oddzielną jednostką, a później w pewnym momencie postanowili scentralizować zatrudnianie osób w całej Polsce. Jak sobie poradzili? Opowiem w następnym albo jeszcze w następnym odcinku. Bardzo proszę, dzielcie się swoimi przemyśleniami i jak jest firma, których wy pracujecie w dużych sieciach handlowych czy w jakichś innych dużych, wielkich firmach o międzynarodowym zasięgu.